19 marca w powiatowym zespole nr 3 imienia porucznika Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu odbyła się piąta już edycja powiatowego konkursu historyczno-sportowo-obronnego Cichociemni 2015. Nauka historii w gimnazjum kończy się na 1918 roku, żeby już tą historię najnowszą no w jakiś sposób im pokazać, prawda, w taki sposób interesujący przedstawić. No a właśnie ten konkurs, który jest połączony takimi trzema imprezami, staramy się nawiązać do umiejętności cichociemnych, no bo każdy cichociemny, wiadomo, że oprócz sprawności umysłowej, wywiadu, dywersji, też niesamowitą sprawność fizyczną musiał posiadać. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach. Sprawnościowej, na której musieli wykazać się sprawnością ruchową, w strzelaniu z karabinka pneumatycznego do tarczy oraz wiedzy historycznej. Swoją wiedzę w części pisemnej uczniowie opierali na książce doktora Adama Cyry Spadochroniarz Urban, czyli testu wiedzy historycznej obejmującego okres II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów cichociemnego Stefana Jasieńskiego, pseudonim Urban, patrona powiatowej trójki. Konkurs uatrakcyjnia wydarzenia historyczne, które chcemy przypomnieć młodzieży, bo przecież cichociemni to piękna karta historii żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej. To 316 skoczków spadochronowych Armii Krajowej, wśród których była jedna kobieta. A jednym z tych spadochroniarzy był podporucznik Stefan Jasieński, oficer wywiadu, zrzucony w czteroosobowej grupie cichociemnych wiosną 1943 roku. W turnieju brali udział uczniowie gimnazjów z klas od 1 do 3. Celem konkursów była integracja społeczności gimnazjalnych, popularyzacja historii okresu II wojny światowej, rozwijanie sprawności fizycznej, propagowanie strzelectwa sportowego, jak również krzewienie patriotyzmu wśród młodych ludzi oraz zapoznanie się z historią cichociemnych skoczków Armii Krajowej walczących z okupantem. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Ligi Obrony Kraju Oświęcim oraz Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia, czyli magisterskich o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo. Z tej okazji w sali Pawła Sztelera 19 marca odbyła się konferencja. To nie był wcale łatwy proces, bo na dobrą sprawę te przygotowania zaczęliśmy 2 lata wcześniej i trzeba było, można powiedzieć, zrobić sobie taki okrągły stół, czy my jesteśmy w stanie ubiegać się o te uprawnienia. Musimy sprostać pewnym wymaganiom, które są stawiane dla tego kierunku. I w przeciągu tego ostatnich tych 2 lat bardzo intensywnie Instytut Pielęgniarstwa rozwijał się co do różnego rodzaju konferencji naukowych, różnego rodzaju spotkań, seminariów. Zrobiliśmy sobie taki przegląd, co dotychczas z punktu widzenia chociażby wydawniczego uczelnia posiada, na jaką kadrę możemy liczyć, która chce się wiązać z nami. Bo to, że taką kadrę znaleźliśmy, to w końcu zaowocowało tym, że ten wniosek mogliśmy przygotować. Przede wszystkim musieliśmy się wykazać kadrą dydaktyczną. Chodziło tutaj o kwalifikacje kadry dydaktycznej, to po pierwsze. Następnie oczywiście całą bazą dydaktyczną, jeśli chodzi o pomieszczenia, w których kształcimy studentów. Trzecia i bardzo ważna rzecz to jest możliwości doskonalenia praktycznego studentów, czyli podpisane umowy na odbywanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w różnych miejscach, które są do tego przystosowane. I oczywiście tutaj również musieliśmy wskazać na profesjonalistów, jeśli chodzi o opiekunów zajęć praktycznych. To też niezwykle ważne. Do chwili obecnej w oświęcimskiej uczelni studenci mieli możliwość ukończenia 3-letnich studiów licencjackich uznawanych w krajach Unii Europejskiej. Od października 2015 roku uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania kształcenia w ramach studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Mogę zrobić w przyszłości magistra.
blisko uczelni, której blisko miejsca zamieszkania i na uczelni, którą znam. I chcę kontynuować tę naukę. Zajęć jest bardzo dużo. Na pierwszym roku jest to prawie 300 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Wakacje to tylko 1,5 miesiąca z tych 3 studenckich. Jednak jest to dobra perspektywa, gdyż możemy się wszystkiego nauczyć w praktyce. Obecnie w PWSZ można się kształcić na 10 kierunkach, czyli marzenie rektora Witolda Stankowskiego 10 na 10 zostało spełnione. Miałem takie marzenie, żeby na 10 lat uczelni było 10 kierunków, a kiedy zostałem rektorem, mieliśmy ich 6 w 2012 roku i mamy rok, początek 2015 roku i w przeciągu tego okresu czasu uzyskaliśmy prawo do 4 kierunków. Sumując je to 10 tych kierunków na 10-lecie uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, planuje otwieranie kolejnych kierunków, takich jak informatyka, mechatronika, optometria czy dietetyka. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy, czyli najważniejsze święta w Kościele katolickim. Z tej okazji, jak co roku w Polance Wielkiej, 22 marca przygotowany został stół pełen wspaniałych, tradycyjnych potraw. Organizujemy te spotkania już 8 rok z rzędu, także ja tutaj pełniąc tą funkcję jako nowy włodarz, stwierdziliśmy wspólnie, że będziemy tą tradycję kontynuować. W tym roku mamy to zorganizowane wraz ze Stowarzyszeniem Koła Gospodyń Wiejskich Polanka Wielka Kobiety Twórcze, jak i panie z Koła Gospodyń Wiejskich Piotrowice i Koła Stowarzyszenia w Osieku. Bardzo, bardzo miło, zwłaszcza, że jak się dowiedziałem od pana wójta Mieszczaka, to co mamy wyeksponowane na stole, będziemy po zakończeniu imprezy będziemy próbować. Jeżeli to tak będzie smakowało, jak pięknie wygląda, to już się nie mogę doczekać. Jesteśmy otwarci na takie inicjatywy i cieszymy się, że kultura w naszym powiecie nie zanika i że takie piękne potrawy zostały na dzisiejsze popołudnie przygotowane. Stoły wielkanocne czy stoły noworoczne są taką okazją do spotkania dla wszystkich mieszkańców gminy, bo przecież dla wspólnego dobra powinniśmy wszyscy razem pracować. Gmina jest taką wspólnotą samorządową, wspólnotą mieszkańców, którzy właśnie dla wspólnego dobra powinni się jednoczyć w tych sprawach najważniejszych i wspólnie razem działać dla dobra lokalnej społeczności. Ja myślę, że w każdym domu te stoły są odpowiednio przygotowane, że każda rodzina polska tą tradycję świąt wielkanocnych, przecież to najważniejsze święta chrześcijaństwa. Jak się rodzi życie, to jest coś pięknego. W pewnym razie w każdym domu na pewno takie stoły są i myślę, że dalej będą takie stoły. Przecież ta tradycja zobowiązuje i nasze, tym bardziej, że staramy się tą tradycję podtrzymywać. Stół wielkanocny oraz wszystkie znajdujące się na nim potrawy przygotowały panie z 3 kół gospodyń wiejskich. Były wśród nich tradycyjnie jajka, chrzan, mazurki, babki i wiele innych świątecznych przysmaków. Dzięki wspaniałym, można powiedzieć, takiemu zespołowi, bo jest to praca zespołowa, kobiety się integrują i pracują na rzecz społeczności lokalnej. Około 20 osób przygotowuje taką imprezę, praca jest podzielona, jedne jaką ciasta, inne coś z mięsa robią, także każda wie, co do niej należy. Żurek z kiełbaską białą, z jajkiem i chrzan. To podstawa, żeby na stole właśnie wielkanocnym był. No i cóż, mazurki, ciasta, schab ze śliwką, pasztet z królika i różne pyszności. Zanim przybyli na spotkanie goście, spróbowali tych wspaniałych potraw, na scenie pojawiły się schole parafialne oraz kapela góralska.